Korzystanie z pomocy prawnej wciąż kojarzy się ze sporymi wydatkami. Podobnie jest z pomocą psychologiczną czy psychoterapeutyczną. Są jednak sposoby, by po fachową pomoc sięgnąć bezpłatnie. Taką możliwość daje Jaworznicki Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości. O pomoc mogą ubiegać się osoby, które mają założoną niebieską kartę, tak zwaną niebieską kartę przemocy domowej. Ponadto osoby, które nie ze swej winy uległy wypadkom komunikacyjnym albo zostały, powiedzmy tutaj, w wyniku jakiegoś przestępstwa, nie wiem, kradzieży, rozboju, pokrzywdzone, okradzione. Co jeśli jesteśmy osobami pokrzywdzonymi lub świadkami przestępstwa? Czas może działać na naszą niekorzyść i niezwłocznie powinniśmy szukać pomocy specjalistów. Niektóre osoby trafiają w odpowiednim momencie, no czasami się zdarza, że przychodzą za późno, ale staramy się jakoś sytuację wyprostować, żeby udzielić jak najszerszej pomocy tym osobom. Lokalny punkt pomocy pokrzywdzonym przestępstwem w Jaworznie mieści się przy ulicy Rzemieślniczej 7.